dzisiejszym programie odwiedzimy Mysi Królika, poświętujemy Dzień Ziemi, przytulimy się do drzew, odwiedzimy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, no i poznamy pierwszego psarwelowego bohatera. Jest i na całym świecie obchodzimy Dzień Ziemi. No Dzień Ziemi okej, ale to jest jeden Dzień Ziemi. Nie wiem, czy znana jest Państwu historia Dnia Ziemi, dlatego że w tym roku, w 2020, to jest 50. rocznica pierwszego wydarzenia Dnia Ziemi, który odbył się w Stanach Zjednoczonych. To była propozycja polityków, naukowców i studentów i działaczy, którzy w 1970 roku ustanowili pierwszy Dzień Ziemi. Ale tak naprawdę dopiero po 30 latach Dzień Ziemi został zaproponowany na całym świecie i w 1990 roku chyba około 140 państw już przystąpiło do celebrowania Dnia Ziemi. No bardzo się cieszę, że tu obecny Jacek Bożek z klubu Gaja. W 1990 roku na deskach Domu Muzyki, czyli Bielskiego Centrum Kultury, w przebraniu wilka mówiłem w imieniu zwierząt o tym, jak należy szanować ziemię, zwierzęta, co mamy zrobić. 30 lat minęło i sytuacja ziemi, sytuacja zwierząt jest zdecydowanie gorsza niż 30 lat temu. No patrząc z punktu widzenia na przykład zwierząt dzikich, to jest wprost eksterminacja całych populacji, zanik gatunków. Rzadko się o tym mówi w dobie kryzysu klimatycznego, ale to jest po prostu eksterminacja zwierząt. Natomiast patrząc z punktu widzenia zwierząt hodowlanych, to nie wiem, czy sobie w ogóle możemy to wyobrazić, ale rocznie wykorzystujemy w hodowli dla człowieka 70 miliardów zwierząt. No, mówimy o takich liczbach, to są niewyobrażalne liczby i to jest nasz styl życia, nasza kultura. Czy to się musi zmienić? No, Dzień Ziemi oczywiście może tylko informować na ten temat, ale czy on wpłynie na głęboką zmianę polityczną, gospodarczą? No nie wiem, jestem chyba coraz bardziej pesymistycznie nastawiony do tego, co widzę wokoło. No i sami Państwo śledząc media, prasę, wypowiedzi, widzicie, że na przykład powstał młodzieżowy strajk klimatyczny. On jest na całym świecie. Młodzi ludzie, dzieci się obudziły. Ale to ja mówię, no my dorośli powinniśmy się wstydzić, że dzieciaki biorą, dokładnie dzieciaki to trzeba powiedzieć, biorą sprawę w swoje ręce, a my co? A my nic. Witajcie. Jestem Jimmy, niezwykle wrażliwy ze mnie gość. Lubię wszystko, co mnie dotyczy. W tym przypadku dotyczenie uzyskiwane jest za pośrednictwem ręki Pauliny. Najbardziej lubię dotyczenie na szyi. Albo na przednosiu, zwanym potocznie pyszczkiem. Za uchem? Dobra, nie będę wymieniał wam wszystkich dotycznych punktów mojej wrażliwej dotyczności. Tak naprawdę to trafiłem tu z interwencji. Zamiast dotyczności doświadczyłem izolacji. Nie jestem obrażalski, tylko smutny. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego człowieki trzymały mnie na sznurku koło domu. Sznurek zaciskał się na mojej szyi i to wrażliwe, dotyczne miejsce było poranione. Łzy się same cisną. Boję się jeszcze człowieków. Chociaż ich kończyny są przydatne. Przynajmniej z punktu widzenia dotyczności. Takie milutkie, cieplutkie, a do tego pachną domem. A ja go szukam. Nazywam się Jimmy. Sześć
16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej angażuje się w walkę ze skutkami COVID-19. Inicjatywa realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Agencji Rezerw Materiałowych. Środki zostaną przeznaczone na zbiórkę, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych, powstających w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Ponad 3 miliony złotych w skali całego kraju przeznaczyły wojewódzkie fundusze ochrony środowiska na ten cel. W tym 1 000 000 złotych pochodzi z naszego funduszu i skierowanych zostanie dla szpitali w naszym województwie. Które szpitale na Śląsku zostaną objęte pomocą? Placówki medyczne, które wskazane są przez wojewodę, to te placówki, które zajmują się leczeniem chorych na COVID-19. To jest 7 szpitali w naszym województwie. To jest szpital w Cieszynie, w Raciborzu, w Tychach, w Chorzowie, w Bytomiu, w Zawierciu i w Częstochowie. W czasach pandemii wiele instytucji jest zamkniętych. Ma ograniczone działania. Beneficjenci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach też mają problemy, choćby ze składaniem wniosków. Tu wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i tym potrzebom. Działamy dalej, funkcjonujemy dalej, udzielamy dalej wsparcia naszym wnioskodawcom i beneficjentom, jednak wychodzimy także naprzeciw i te terminy, nabory, które są, jeżeli widzimy, że jest taka potrzeba, to wydłużamy je, przesuwamy je w czasie, tak aby każdy mógł, miał tą możliwość przygotować wniosek, odpowiedzieć na ogłoszone przez nas nabory. Jesteśmy w gminie Wilkowice, jesteśmy nad rzeczką Mesznianką w naszej gminie. Dlaczego tutaj? Dlatego, że tutaj też zrobiliśmy ścieżkę dydaktyczną jako Klub Gaja. Bardzo ciekawe miejsce, naturalne. No i dlaczego tutaj? Bo dzisiaj jest Światowy Dzień Ziemi. To już 50. rocznica Dnia Ziemi. W Polsce rozpoczęliśmy 30 lat temu świętowanie Dnia Ziemi, dlatego że na całym świecie 30 lat temu pomysł amerykański został zaszczepiony, a w tych trudnych warunkach chcieliśmy coś dla Matki Ziemi zrobić, więc nasza najbliższa rzeczka, najbliższa naszej pracy i tutaj sprzątamy to, zamierzamy zrobić dzisiaj. Natomiast każdy z Państwa może Dzień Ziemi robić inaczej w swoim domu. Może na przykład nie zjeść za dużo mięsa, co bardzo pomoże, jeśli chodzi o klimat. Może nie używać plastiku, albo może oszczędzać wodę. Także proszę Państwa, jest ciężko, jest pandemia, ale pamiętajmy, że bez wody i bez czystego powietrza będziemy mieli kłopot. Dziękuję bardzo. Dzień Ziemi. Na świecie jest mnóstwo programów, które badają, co nam daje kontakt z przyrodą. I okazuje się, że daje nam mnóstwo rzeczy. No to oczywiście gdzieś tam w różnych wierzeniach ludowych te pozostałości są tej wiedzy czy tej mądrości, ale okazuje się, że teraz po prostu wzięli się za to naukowcy. No i daje nam mnóstwo. No przede wszystkim daje nam, co bardzo ważne w tym momencie jest, daje nam zwiększoną odporność. Po prostu nasze ciało jest bardziej odporne na różne właśnie zarazki, choroby, wirusy. Znowu możemy spacerować po polskich lasach. O wielkich korzyściach dla zdrowia płynących z bliskości lasu i kontaktu z drzewami przypomina Fundacja Ekologiczna Arka, organizując konkurs pod tytułem Przytul drzewo, dotknij drzewa. No z okazji tego, że ponownie możemy do lasów, do parków się wybierać, mamy kontakt z przyrodą i to takie niesamowite, że wtedy, kiedy nam tego zabroniono, kiedy
nie mogliśmy do tych lasów wchodzić. To okazało się, że no dosłownie powstało kilka petycji, setki tysięcy podpisów. Ludzie sobie uświadomili, że tak naprawdę ten kontakt jest im potrzebny, że jest to ważna dla nich rzecz, zwłaszcza na wiosnę, kiedy wszystko faktycznie po prostu aż bucha energią, ptaki śpiewają, wszystko kwitnie, no po prostu jest pięknie. To zwłaszcza wtedy no, ten kontakt jest nam wręcz niezbędny do życia i stąd chcieliśmy no, tak to podkreślić, że i dać ludziom możliwość zrobienia zdjęcia właśnie z tym przytulaniem się do drzew, opieraniem się o drzewa, dotykaniem drzew, z napisaniem kilku słów, dlaczego kontakt z przyrodą jest dla nas ważny. I wszystko to można wrzucić nam na profil programu Zielona Ręka w komentarzach. I taka niespodzianka bardzo miła dla 20 osób, które napiszą i zrobią najlepsze zdjęcia, najpiękniejsze, najoryginalniejsze. Mamy niespodziankę, koszulki z logo Zielona Ręka, bardzo ładnym logo zaprojektowanym przez Małgosię Rozenau. Także zachęcamy wszystkich, robimy zdjęcia. No przede wszystkim idziemy do lasu, do parku, znajdujemy swoje drzewo, robimy z nim zdjęcie, piszemy kilka słów, dlaczego kontakt z przyrodą jest dla nas ważny i wysyłamy na Facebooka programu Zielona Ręka. Informacje o konkursie znajdują się na profilu facebookowym Zielona Ręka. Na zdjęcia nadsyłane do konkursu Fundacja Arka czeka do końca kwietnia. Teraz w wielu krajach, można powiedzieć, las jest wypisywany na receptę, czyli nie oczywiście las, tylko pobyt w tym lesie, dlatego że doszli lekarze do wniosku, że w momencie, kiedy mamy kontakt z przyrodą, mamy kontakt z lasem, to szybciej dochodzimy do siebie po różnych operacjach, po różnych chorobach. Namnażają się dużo szybciej nasze komórki odpornościowe. To jest wszystko jakby przebadane. I dlatego, no, zwłaszcza w momencie tej ogłoszonej pandemii, ważne jest, żebyśmy w tych lasach byli jak najczęściej, żebyśmy do tego lasu chodzili, no bo to jest po prostu dobre dla nas. Co ciekawe, bo to dla mnie było też takim odkryciem, ja sobie uzmysłowiłem, że dużo akcji i pomysłów realizowanych przez Arkę, no właśnie pojawiło się w mojej głowie wtedy, kiedy byłem w lesie lub wracałem z lasu, bo to jest coś, co bardzo lubię robić. I okazało się, że las bardzo dobrze działa na naszą kreatywność. Czyli w momencie, kiedy mamy jakiś problem do rozwiązania, nie wiem, uczymy i nic nam nie wchodzi do głowy, to wtedy bardzo dobrze jest właśnie krótko pobyć w lesie, wyciszyć się i naprawdę po takim pobycie w lesie to, co później mamy rozwiązać, ten problem, przed którym stoimy, naprawdę pójdzie nam to wszystko dużo, dużo prościej i dużo lepiej. Ośrodek Myśli Królik. Dzień dobry, Straż Miejska, Czechowice Dziewice. Proszę pana, dzień dobry. Jesteśmy do zabrania zajączka z ulicy Stanisława Wyspiańskiego. Takimi sprawami dotyczącymi dzikich zwierząt zajmuje się Ośrodek Myśli Królik, który odwiedziliśmy pod koniec kwietnia 2020 roku. W województwie śląskim są dwa takie ośrodki, które mogą pomóc ptakom, ssakom i gadom. To jest pierwszy
duży ośrodek Leśne Pogotowie w Mikołowie, w który ja byłem zapatrzony jako młody pasjonat dzikiej przyrody i tam też przewoziliśmy pewne zwierzęta i w ogóle Mikołów skarbnica wiedzy, ponieważ robi to już 25 lat i my drugi mały Mysi Królik, ale z wielkim sercem. Ośrodek Mysi Królik prowadzi małżeństwo Agnieszka i Sławomir Łyczko, z którymi rozmawialiśmy o ośrodku i o ich pasji związanej z ratowaniem dzikich zwierząt. Bo my zawsze gdzieś tam nakierowani byliśmy na zwierzęta. Gdzieś te dzikie zwierzęta się pojawiały. Najpierw to były jakieś takie drobne gołębie, jakieś jeże. Mąż zaczynał potem w stowarzyszeniu nasze jeże z jeżami. No i tych zwierząt było coraz więcej. Zrobiliśmy technikum weterynarii. Gdzieś zrobiło się o nas głośno, że jakaś para, która ratuje dzikie zwierzęta, i tak ludzie nam przywozili, zaczęli nam przywozić coraz więcej tych zwierząt. Więc stwierdziliśmy, że trzeba to jednak zalegalizować, żeby móc pomagać tym zwierzętom i nie mieć z tego potem jakichś niemiłych konsekwencji. W 2014 roku zgłosiliśmy do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska chęć zalegalizowania. To wiązało się z tym, że trzeba się było przedstawić jakimiś tam wolierami. My nie gromadzimy tych wszystkich zwierząt, ponieważ brakłoby nam miejsca. Jesteśmy małym ośrodkiem i współpracujemy z Leśnym Pogotowiem w Mikołowie, gdzie możemy oddać te zwierzęta, które już dożywotnio, że tak powiem, będą zmuszone na niewolę, na opiekę człowieka, albo potrzebują jakiejś specjalistycznej, większej przestrzeni. Wszystko to, co do tej pory, tam dwa lata wstecz, odkąd zwolniłem się z pracy, ponieważ tych zwierząt było na tyle, że już nie dało się i pracować, i obsługiwać tych zwierząt. Postanowiliśmy, że jedno z nas zrezygnuje z tej pracy, no to budowaliśmy to wszystko po godzinach pracy, prawda? Przed pracą często zdarzało się, że nawet małe ptaki, które często było trzeba karmić, zabieraliśmy do pracy. Podczas pracy dużo telefonów, zwierzęta zostawiano w zaprzyjaźnionej lecznicy weterynaryjnej, po pracy się jechało, zabierało. Także to była taka długotrwała droga, krok po kroku. Jeden łamek jest bez stopy, żyłka wędkarska zaplątała się wokół nogi i odcięła stopę, ale super sobie radzi. W sumie najlepiej z nich, jest taki rezolutny. Pomaga sobie skrzydłami przy przemieszczaniu się, żeby nie obciążać tej nogi. I jak może zobaczymy, potrafi się... No, pokaż jak teraz, nie udawaj, pokaż jak chodzisz. Pokaż jak chodzisz. Także praktycznie tą nogą nie dotyka ziemi i może się przemieszczać, wchodzi, wychodzi z wody, więc dobrze sobie radzi. Niestety nie może wrócić na wolność, bo jako najcięższy ptak latający musi mieć pas startowy w odległości, długości 8-10 metrów równej powierzchni. No i tych zwierząt teraz obecnie rocznie gdzieś jest tam około 500 rocznie zwierząt, które do nas trafia. A nazwa Mysi Królik to mąż wymyślił, bo to jest najmniejszy ptak Europy, który z zapasem 2 gram tłuszczu przelatuje przez Bałtyk do nas na zimowisko, na zimę i wraca później do siebie, do Szwecji. I to taka nazwa, która do nas pasowała, bo my po prostu też z takim małym zapasem gotówki porwaliśmy się na ratowanie dzikich zwierząt. I dalej to jest tak, że to finansowanie jest no nie takie wielkie, nie straszne, a my ratujemy te zwierzęta mimo wszystko. Mleko dostaję takie specjalne dla moich ssaków. Większe już tam poszło do woliery, tu został jeden taki. Przywieziony niedawno. Pies go właśnie przyniósł w paszczy, co teraz jest bardzo częste, albo psy, albo koty. Szczególnie psy, bo są brane na łąki, na spacery. I tam jest teraz pełno takich właśnie maluchów. No
przynoszą potem swoim właścicielom. Ktoś patrząc teraz na myśli królika, wydawałoby się, prawda, no jakie to fajne, natomiast nie widzi tej długiej drogi, krok po kroku, stopień po stopniu, jak to się zaczynało. I to są bardzo duże wyrzeczenia, ponieważ nie ma wakacji, nie ma wyjścia już teraz za bardzo do znajomych, nie ma tego luzu takiego, że dzisiaj nic nie robię, bo jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B i naprawdę te zwierzęta potrzebują tej pomocy i nie wiemy, kiedy co się stanie, więc musimy być cały czas na czuwaniu. No teraz codziennie jest po kilka zwierząt. Zaczyna się wiosna, która się dla nas wiąże z pracą praktycznie od rana do wieczora, ale nawet do późnego wieczora, bo teraz zaczynają się młode pisklaki, które wychodzą z gniazd, młode wiewiórki, młode zające, a są to zwierzęta, które pochłaniają bardzo dużo czasu, bo one muszą być często karmione, bo zdrowego osobnika się zaopatruje i o ile nie musi mieć na przykład jakichś tam kroplówek podawanych i lekarstw, wykłada mu się jedzenie i zostawia się go w spokoju, no młode niestety trzeba dość często karmić. No i o ile zające mogę sobie nakarmić tam, powiedzmy, jak są większe, 3 razy dziennie, to takie pisklaki malutkie, to się karmi co pół godziny, co godzinę, w zależności tam już od stadium dorosłości. Dobra, daj mi ten zastrzyk. Interwencje są niekiedy proste, a niekiedy bardzo skomplikowane i trudne, bo zraniona sarna gdzieś w ogrodzie biegająca nie da się złapać, trzeba to jakoś zrobić, albo łabędź, który wchodzi na wodę, ma uszkodzone skrzydła, ale na wodzie jest szybszy niż człowiek, z łódką choćby, więc były historie, kiedy brodziło się po pas w wodzie, albo przeskakiwało przez płoty, żeby takie, no jakby tutaj praktyka, czyli kolejne interwencje uczą nas i dają takie poczucie pewności, brak strachu, sposób, jakby przewidywanie sposobu zachowania się zwierzaka i no nieraz jesteśmy sami zaskoczeni, że to się tak udało, chociaż niekiedy są przypadki, że niestety się nie udało, bo zwierzę zachowuje się zupełnie nieprzewidywalnie. No, no a dalej też zdarzają się takie niepotrzebne zabrania, bo ktoś idzie sobie na spacer przez łąkę i widzi takie maleństwo, które leży, nie wie, że zając rodzi się z futrem i ma za zadanie czekać i na mamę, bo mama przychodzi tylko rano i wieczorem go nakarmić. No pasja pozostała, tylko dobrze by było, żeby się przerodziła na przykład w pracę, a dalej na przykład ja nie mogę sobie na to pozwolić, bo nie ma na to pieniążków, żeby to była moja praca, żebym ja mogła zostać w domu i pracować, żebym mogła na przykład sobie jeszcze kogoś zatrudnić, żeby nas ta osoba też odciążyła, bo jest bardzo dużo pracy, trzeba dużo sprzątać po zwierzętach, przygotowywać na przykład wolierę, jak zwierzak zostanie wypuszczony, posprzątać wolierę, boks czy jakieś transporterki, tego jest bardzo, bardzo dużo. Samo karmienie rano zwierząt stacjonarnych zajmuje bardzo dużo czasu, no ale dalej na to nie ma pieniążków, bo my cały czas myślimy o rozbudowie, o kupowaniu jakiegoś dobrego sprzętu, niż o tym, żeby kogoś zatrudnić, bo to są te wynagrodzenie dla pracownika to jest bardzo duże obciążenie. No i tu, o czym warto wspomnieć, nie wspominaliśmy, nasz lekarz weterynarii Izabela Caus, która jest od początku praktycznie zalegalizowanego hobby z nami. Jest lekarz, który nie boi się dzikich zwierząt, zna się na dzikich zwierzętach i leczy te zwierzęta tutaj u nas i nawet możemy się pochwalić, udało nam się ściągnąć ją tutaj do ośrodka. Stworzyliśmy dla niej gabinet weterynaryjny, który mieści się w budynku ośrodka. Mamy tą pomoc weterynaryjną za ścianą, czego bardzo potrzebowaliśmy, bo często się jeździło z tymi zwierzętami do polecznicach, prawda, gdzieś przez Bielsko, trzeba było gdzieś może w kolejce stać. Tak, mamy to u siebie i też naprawdę bardzo ciężką pracą, bo swoją, z pomocą znajomych i też z niewielkimi środkami, projekt, który wydawałoby się niemożliwy do zrealizowania, udało się zrobić. Mamy lecznicę dla naszej pani doktor.
Cieszymy się, że dzięki środkom z fundacji, która pomaga ośrodkowi, możemy jakby pewne materiały czy tam poprosić o pomoc w budowie takich wolier, bo to praktycznie około 10 tysięcy taki domek kosztuje. Trzeba go właśnie już własnymi siłami gdzieś dokańczamy tam, bo jest to nam bardzo potrzebne, natomiast to są dość duże koszty, bo takich właśnie pomieszczeń. Potrzeby są, jak widać, duże, bo naprawdę wrażliwość ludzi już też się troszeczkę zmienia, chcą pomagać tym zwierzętom. Dlatego no mamy i tak pełne ręce roboty. Mikołów ma o wiele, 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 wiele więcej tej roboty. No i chcemy coraz bardziej się rozwijać, tak żeby no w pełni po prostu móc profesjonalnie każdemu gatunkowi poświęcić ten czas i dać szansę na drugą szansę na powrót do natury. Strony są takie, tu jest ten zajączek, tam jest. No dobrze, dobrze, no to udamy się na miejsce, postaramy się jakoś niezwłocznie. Fajno, dziękuję bardzo, do widzenia.